Maczka zawinięta. Siemanko, siemanko. Mateusz Majerski z tej strony. emmamajerska.pl i emmamajerska.pl. Tu sobie siedzimy na takiej wysepce, co nie? No, na takiej wyspie. Na takiej wyspie. Tutaj dookoła nas jest tylko woda, basen i palmy, tak? Tak. I dużo słońca. I się sobie siedzimy w krótkich spodenkach. Ja mam rajtuzy. No, Emusia ma rajtuzy. Bez spodni. Właśnie, ale bez spodni. Sukieneczka. Mam... Nie, to są nie spódnice. Co, a spódniczka? Spódniczka, leniwie tak. I krótki rękawek na ramionczkach. Tak, krótki rękawek na ramionczkach. Mhm. I tu tak się wygrzewamy na trawce, co nie? My sobie tak, tak tu siedzimy. Tu, ma, tak. Tu mamy nasze soczki, sobie wzięliśmy. Znaczy tato ma sobie kawkę, Emusia ma soczek, tak? No. Jakże w nosku. No i sobie tak tu będziemy siedzieć teraz. Będziemy się tu wygrzewać, nie? No. No, czekaj, zrobimy sobie zdjęcie. No, no to uśmiech. Dobra. Będziemy tak zdjęć, okej? No. I tutaj leci muzyka za nami, na pewno słyszycie. No. Jest bardzo fajnie. My tu sobie tak siedzimy. O, jakie tu fajne. Palemka taka fajna za nami, widzisz? Tam, patrz tutaj, patrz na telefon. Widzisz w telefonie palmę? No. No. Tu dzisiaj można sobie leżeć i się wygrzewać, nie? No. Muzyka głośno gra. Ale dzisiaj będzie w nocy impreza. Dzisiaj w nocy będzie impreza? No. Wczoraj też była, nie? No. Codziennie są imprezy tutaj na wakacjach. No. No. Zawsze musimy się wymęczyć. Zawsze musimy się wymęczyć. No, dokładnie. Dokładnie. Chodzimy wieczorami na imprezy, nie? No. Na balety. Zobacz, jaka jest woda. Nie, tutaj nie zobaczysz, bo to jest daleko do wody. Znaczy się chodzi, że głęboko tak jakby nie dostaniesz do wody, wiesz? Bo trzeba tam wyjść z wysepki, żeby dotknąć wody. No i ten. I co tam na tych imprezkach? Balujemy sobie? No. Balujemy sobie na imprezkach. I ogólnie jest bardzo fajnie, co nie? Tak, idę do wody. Gdzie? Druga wyspa. Druga wyspa? Kurde. Myślałem, że jesteśmy na jednej tylko. Ej, czekaj na mnie. Ej, a nasze soczki? Biegniemy. Biegniemy dalej. Ej, Emusiu, poczekaj. Chodź, 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 no. Poczekaj, poczekaj. Czekaj, musimy to postawić. Czekaj. To jest druga wyspa. To jest druga wyspa. No, teraz tu możemy dotknąć wody, no. O! Ciepła? Zimna trochę, no. Średniawa. Taka średniawa, nie? No. O, tu jest ten głośnik, z którego gra muzyka. O. Z tego głośnika gra muzyka. Kto bierze swój soczek? Ty bierzesz, czy ja ci mam wziąć? Nie, ty masz bierzesz. A ja? Teraz idę na trzecią wyspę. Na trzecią wyspę? Tak. Kurde, gdzie ta trzecia wyspa? Tu? Na schodkach? Aha. Tutaj? No, a pokażesz, jak ty tańczysz na imprezce do muzyki? Tylko do wody nie wpadnij. Pięknie tańczysz. I takie właśnie, tak wyglądają właśnie wspólne wakacje. Na czwartą wyspę teraz idziemy. Kawę w Tunezji mają bardzo dobrą. Chodź, idziemy tam z drugiej strony, chodź. Aha. Mhm. O, chyba muszę okulary założyć, bo będzie słabo. Tutaj mamy taką scenę, co nie? To jest taka duża scena. I tu można też tańczyć, co nie? Można tańczyć. Tutaj są przedstawienia. Stół do ping-ponga. Co nie? Można sobie pograć w ping-ponga. I co jeszcze tu można? I teraz możemy jeszcze iść na piątą wyspę. Na wszystkie wyspy. A później jeszcze na plażę, co nie? Zobaczymy, czy algi wciągnęło, bo wczoraj strasznie morze wyrzuciło takie algi, takie wodorosty, takie... Taką trawę normalnie, wiecie, jak to wygląda. Pokazywałem wam zresztą. A nie, na Facebooku akurat tego nie było, to było tylko na YouTubie. Takie... No ale musiał nie zbliżać się. Takie normalnie... Tyle na plażę nawaliło takich tych... Nie wiem czego, glonów, no. Trawy takiej naciągnęło. No, pytaliśmy się tutejszego pana, ale głośno muzyka gra. O!
pytaliśmy się gościa, co tutaj jakby żyje, mieszka, araba, to mówi, że przyjdzie dzień, czy dzisiejszy dzień, czy coś, i mówi, że może wciągnie to wszystko z powrotem i będzie pięknie, ładnie. Co nie, Emi? I dostałaś od pana taki kamień, nie? Wykąpałaś wczoraj ten kamień? Ej, chodź tu, chodź, chodź, Emi! Tutaj jeszcze jest takie przedszkole, ala przedszkole dla dzieci. Kredki, pisaki, karteczki, klocki. Tutaj dzieci się bawią. Tu jest mini club. Kids Paradise. A tu jeszcze dalej. Tylko, że dzisiaj jest niestety, znaczy nie dzisiaj, tylko jeszcze teraz jest luty. Trochę jest ogólnie za zimno, żeby się kąpać, ale tutaj jeszcze dzieci mają ładny brodzik. Tak, piękny brodzik, tylko nie wchodź do wody. Ślizgawki. Takie. Różne ślizgaweczki, baseniki dla mniejszych dzieci, dla większych dzieci. A Emma jest mniejszym dzieckiem czy większym? Większym. Jakim? Mam 3,5 latek. Większym? 3,5 latek. No. Większym 3,5 latek. Naokoło. Okej. Także będąc tu w sezonie, można naprawdę nieźle się pobawić. W basenikach, w morzu, w ślizgawkach. Jeszcze tam są drugie takie ślizgawki, nie? Nie idź z tamtej strony, chodź tutaj, chodź. No bo nie. No bo tam nie dam rady wejść i cię pilnować. Uważaj. Dobra, odsuń się od wody, żebyś na mnie wpadła. Do tego byśmy nie chcieli. Tu jest jeszcze dla małych dzieci przy tym basenie naszym i ślizgawkach. Leżaczka dla rodziców. Jeszcze jest taka duża piaskownica i dużo zabawek. Jak ktoś chce się bawić, to sobie wchodzi do środka i się bawi. Idziemy naokoło. Tylko sobie założyłem okulary, bo strasznie daje. Mamy fitness club, fitness, tutaj grają super muzykę, ludzie przychodzą, ćwiczą rano, w południe, wieczorem i tutaj są dobre imprezki dla osób, które chcą się trochę poruszać.